O tym, że zbliża się koniec wakacji, w tym tygodniu przypomniały kolejki w księgarniach i sklepach papierniczych. Wielu chrzanowian właśnie w ostatnich dniach sierpnia kompletowało szkolną wyprawkę. Dzieci się cieszą, bo wybór jest ogromny. Sklepowe półki wprost uginają się od kolorowych zeszytów, długopisów, plecaków i tornistrów. Rodzice cieszą się mniej, bo kupienie szkolnej wyprawki dla dziecka to wydatek rzędu co najmniej kilkuset złotych. Ale nie mają wyjścia, wyciągają portfele i płacą, bo pierwszy szkolny dzwonek tuż, tuż. Największy ruch jest od połowy sierpnia do połowy września. Taki miesiąc gorący. Gorący i drogi. Wedle danych CBOS-u rok temu Polacy przeznaczyli na wyprawkę średnio 668 zł na jedno dziecko. Najdroższe były i są oczywiście nadal podręczniki. Średnio ile taki komplet nowych podręczników kosztuje, nie wiem, na przykład do pierwszej klasy szkoły podstawowej? Średnio około 300 zł. Od pierwszej do trzeciej klasy, natomiast już później jest coraz drożej. Już w gimnazjum za komplet nowych podręczników trzeba zapłacić prawie dwa razy więcej niż na początku szkoły podstawowej. Ja kupuję nowy, bo brata ma młodszego, co on zawsze ma po mnie. No, około 500 zł. Rodzice narzekają, że to takie wydatki, kończy się lato i trzeba wysupłać z kieszeni? No, nawet bardzo. Wielu próbuje więc zaoszczędzić na zakupie wyprawki do szkoły i nabywa używane podręczniki. Podręczniki mam odkupywane od poznajomości, to jest taniej, takie 200 zł, a normalnie to około 500. No i ćwiczenia też 200 zł, 200 coś. Zeszyty to kupiłam i piórnik też, a książki mam po siostrze. Z używanymi podręcznikami często jest jednak problem. I wcale nie chodzi tylko o zmianę fragmentów treści podręczników, co czyni je nieaktualnymi. Bardzo często książki do szkoły są połączone z zeszytami ćwiczeń, w których się pisze i rozwiązuje zadania. A to powoduje, że takie ćwiczenia nie mogą być wykorzystane przez następne dziecko. Poza tym wybór książek do szkoły jest ogromny. Dzieci, nawet uczęszczające do tej samej szkoły, niekoniecznie uczą się z tych samych podręczników. Średnio do historii. Na przykład do gimnazjum, do pierwszej klasy jest 8 rodzajów podręczników. Niektóre są z danego wydawnictwa, jeszcze są na przykład po kilka tytułów. Na finansową ulgę mogą liczyć rodziny o bardzo niskich dochodach, pytając w szkołach o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna 2012. Wnioski składa się na początku roku szkolnego u dyrektorów placówek. Jednak reszta rodziców żadnego wsparcia nie otrzyma. Nic dziwnego, że przy zakupach wszyscy rozglądają się za rabatami i szukają najtańszych sklepów. Lipiec jest 10% rabatu do każdych podręczników, potem w sierpniu to tak 5%. No a jak przychodzi klient i pyta o rabat, to też rzucamy. Jak sprawdziliśmy, wyprawka dla pierwszoklasistów to wydatek rzędu minimum 600 zł. W droższej wersji, gdy dziecku kupimy najmodniejsze plecaki z bohaterami popularnych bajek i inne gadżety, na wyprawienie pierwszaka do szkoły wydamy nawet 1000 zł. Co gorsze, jak twierdzą rodzice, koszty wyprawek szkolnych rosną z roku na rok. Przede wszystkim drożeją podręczniki. Cała nadzieja w programie Cyfrowa Szkoła, który zakłada wprowadzenie tak zwanych darmowych podręczników w wersji elektronicznej. Mają być one dostępne za darmo. Przymiarki do tego programu spędzają sen z powiek wydawców, którzy w razie jego wdrożenia stracą sporą część zysków. Na pewno ucieszą się jednak rodzice, zwłaszcza gdy mają więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym.